Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam moją miksmediową inspirację, którą zrobiłam dla sklepiku Gosi. Ja jakaś taka bardzo mocno miksmediowa nie jestem, natomiast no, spróbowałam. Tutaj mam kilka takich podstawowych medii, z których mediów, medii, mediów, nie wiem jak się to odmienia, szczerze mówiąc, z których korzystałam. To jest taka nieduża kanwa, nie wiem, płótno pod obrazie, to chyba jest wszystko to samo. W każdym razie dawno temu kupione już w Tigerze i wymyśliłam sobie, że właśnie jakiś taki projekt mediowy zrobię, ale nigdy nie było czasu, natomiast teraz akurat idealnie się przydało. Tutaj na samym dole możecie zobaczyć, że jest przez maskę przeciągnięty taki wzór i to jest właśnie pasta modelująca, lekka pasta modelująca z Pendartu, której użyłam. Naprawdę już polecałam ją nieraz i dalej jest to mój ulubieniec i będę ją polecać cały czas. Ta pasta jest taka bardzo fajna, jak śmietanka. Widzicie? Bardzo fajnie się z nią korzysta, lekko się rozprowadza, szybko wysycha, więc naprawdę godna polecenia. Papiery, jakich użyłam, to Mixed Media ulica Zamkowa. To są papiery zaprojektowane przez Karolinę Bukowską. Dodatkowo tutaj na samym początku pociągnęłam to wszystko białym gesso. To jest gesso z renesansu. Też bardzo fajne. To jest mój ostatni nabytek. Jeden z ostatnich na zlocie kupiony. I naprawdę zadowolona z niego jestem. Mamy tutaj kilka elementów, to jest na przykład z Artistico, metalowy motylek, tu mamy tekturkę, to było pociągnięte farbkami z DecoArtu, jedna Vintage Effect, jedna akrylowa, bardzo spodobały mi się te kolory, dlatego że świetnie, uważam, że świetnie pasują do tej kolekcji, jest dokładnie właśnie w takich kolorkach. Dlatego wszystko ładnie się zgrało. Obrazeczek też pochodzi z kolekcji Mixed Media z Craft Okloka, z takiego arkusza właśnie z vintage'owymi zdjęciami. Mamy tutaj kwiatuszki, listki, elementy z wykrojnika. Mamy tutaj też takie styropianowe, brązowe kuleczki. I te kuleczki są pociągnięte, widzicie? Na tych kuleczkach, ale też tutaj w rogu, tutaj jest pasta piaskowa i ona też pochodzi właśnie z DecoArt. Ona ma taką strukturę jakby z takim bardzo, bardzo drobniuśkim piaseczkiem. Nie wiem, czy to teraz zauważycie, może być ciężko, w każdym razie na pracy jak wysycha, to właśnie zostawia efekt piasku. Fajna rzecz, niedawne odkrycie. A to dzięki właśnie warsztatom, właściwie to pokazowi Make and Take Karoliny na zlocie w Krakowie. I co my tu jeszcze mamy? Chyba o wszystkim powiedziałam. Tutaj zrobione chlapania właśnie. Farbka akrylowa jest rozcieńczalna wodą, więc troszeczkę sobie ją rozcieńczyłam i pochlapałam. A tutaj mamy jeszcze takie drobniutkie kwiatuszki. Możecie zobaczyć. W ogóle bardzo mi się te kwiatuszki podobają. To są kwiatuszki z masy, po prostu pokolorowane tą farbką vintage'ową, a potem białym gesso i odrobiną tej brązowej, tak żeby się fajnie wtopiły w ten papier. To jest inspiracja. No, nie wiem, czy Wam się podoba akurat taki efekt Mixed Mediów. Ja, jak mówiłam, już bardzo mocna w tym temacie nie jestem, ale chciałam Wam pokazać, dlatego że te media, które tutaj przedstawiłam, to są takie, powiedzmy, podstawowe i myślę, że nawet osoby, które nie mediują, mogłyby sobie spokojnie z takimi rzeczami jak właśnie pasta modelująca, czy gesso, czy farbki poradzić. I nawet jeżeli tworzymy na przykład jakąś zdobniejszą okładkę albumu, to śmiało można użyć właśnie takich mediów. Ja w opisie do tego filmu dam Wam link do tutorialu, w którym pokazuję, jak zrobić właśnie takie podobrazie. Może akurat kogoś to zainspiruje i zaciekawi.
Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za wszystkie Wasze odwiedziny. I oczywiście przypominam o tym, że możecie dostać ode mnie prezent. Wszystkie informacje znajdziecie w filmiku, kto dostanie prezent. Bawimy się do 12 kwietnia. I to już tyle na dzisiaj, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.